Nazywam się Małgorzata Gutowska-Adamczyk i jestem powieściopisarką, autorką kilku powieści, z których trzy ukazały się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. Są to 110 ulic, 13 Poprzeczna i Wystarczy, że jesteś. Chciałabym się zatrzymać na tej ostatniej książce, która ukazała się w październiku 2009 roku. I opowiada o pewnego rodzaju miłości. Inspiracją do napisania przeze mnie książki Wystarczy, że jesteś była korespondencja, którą prowadziłam z moimi młodymi czytelnikami Jaśminą, Ewą i Maćkiem. Opowiadając mi swoje historie, zmusili mnie do myślenia o tym, jak miłość często potrafi zdominować nasze życie codzienne, jak zamotać myśli młodej dziewczyny wokół obiektu zainteresowania. Prowadzona przeze mnie korespondencja, a także rozmowy z tymi młodymi ludźmi zmusiły mnie do myślenia o tym, czym jest miłość w życiu młodego człowieka. Wydaje mi się, że jest to na tyle ważny temat, że wszystkie młode dziewczyny, gimnazjalistki, licealistki, może nawet ich mamy czasami, przeczytają tę książkę i dla nich będzie to też inspiracją do tego, by się zastanowić, jak miłość wpływa mocno na nasze myślenie, na nasze życie w młodym wieku, jak jest ćwiczeniem do przejścia w dorosłość, ponieważ zaczyna się często od tego, że dziewczyny wymyślają sobie obiekt swojego zainteresowania. I tak jest z moją bohaterką. Ona tworzy mityczny właściwie portret młodego człowieka. Ma oczywiście ten człowiek twarz, imię i nazwisko, ale o tym, że jest obdarzony tak wielką miłością i tak wielkim zainteresowaniem, zupełnie nie wie. Weronika jest licealistką, chodzi do drugiej klasy, jest samotna i niezrozumiana, jak większość licealistek. Poszukuje zrozumienia w świecie realnym, jest jej bardzo trudno, ani rodzice, ani brat się nią nie interesują specjalnie. Jest namiętną czytelniczką zmierzchu, jak wiele dziewczyn obecnie, i znajduje w tej książce ukojenie. Jednak kiedyś książkę się kończy, prawda, i trzeba zacząć żyć w świecie realnym. Weronika wyjeżdża z Warszawy do Wrocławia do babci i podczas podróży poznaje mężczyznę swoich marzeń. Powieść Wystarczy, że jesteś została nominowana do nagrody Książka Roku 2009 polskiej sekcji Jubi. Bardzo serdecznie zapraszam do jej lektury. Małgorzata Gutowska. W pracy pisarza bardzo potrzebne jest natchnienie, jest to podstawa. Szukam go za oknem, szukam go na spacerach z psami, szukam go w życiu codziennym, w kontaktach z przyjaciółmi, w korespondencji. Jednak to wszystko trzeba kiedyś umieścić w pliku i zapisać. Między godziną 16 a 24 siedzę przy tym biurku i próbuję to wszystko zebrać do kupy. Jak mi się to udaje, ocenicie sami. Dziękuję bardzo. Aktualnie pracuję nad powieścią Cukiernia pod Amorem. Będzie to trzytomowa saga. Historia rodzin Zajezierskich, Cieślaków i Chrydziów rozciągała się będzie od początku XIX wieku i sięgała po czasy współczesne. Bardzo jest przyjemna lokalizacja tej powieści. Pałac w XIX wieku i początkach XX. Później cukiernia, słodkie pączki, będą opisywane smaki ciastek, jakie wszyscy pamiętamy z dzieciństwa. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do lektury tej powieści.